niezłe. No i zobaczymy, czy zdoła je wykorzystać Kamil Stok. 138, aby objąć prowadzenie. Trzymajmy kciuki za ostatniego z naszych reprezentantów. Troszkę szarpnął na progu, ale ładnie wybrał parabolę loku. Nieźle to wygląda. Daleko, daleko poszybował Kamil Stok. Dobry drugi, dobry skok Kamila Stocha. Te jego próby są powtarzalne, równe, dobre. Nie wiem, czy wystarczy to do podium w tych zawodach. 136,5 metra. Powinien wyprzedzić Schwierenzauera i Kofflera, ale nie zdoła tutaj wyprzedzić chyba Simona Mann. Miał nad Szwajcarem 3,3 punktu przewagi po pierwszym skoku. 1 metr, przypomnijmy, to 1,8 punktu. No a zatem te drobne niuanse, te punkty za wiatr będą tutaj decydujące. Sędziowie wysoko zwykle oceniają Kamila Stocha, nie inaczej jest i tym razem. I jest pierwszy! 260.